gmina Męcinka jest dla pani szczególnie bliska, pani marszałek, a strażacy wyjątkowo. No jestem honorowym obywatelem gminy Męcinka, taki zaszczyt mnie spotkał. W związku z tym ja zawsze staram się być, kiedy tylko jest taka możliwość. To nie jest moje pierwsze zebranie sprawozdawcze w Męcince, na którym jestem. Praktycznie staram się być co roku. Za każdym razem jestem pełna podziwu dla tego, co robią ochotnicy z gminy Męcinka, szczególnie właśnie z tego Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince. Widzieliśmy dzisiaj to na zdjęciu wzorowo przeprowadzone spotkanie. Naprawdę jestem dumna z tych druhen i druhów za to, co robią, za to, że mają sobie tyle pasji, tyle zaangażowania. I oczywiście dla władz gminy, które rozumieją dokładnie, że bezpieczeństwo jest rzeczą bezcenną i rzeczywiście robią wszystko, żeby Ochotnicza Straż Pożarna była i wyposażona, a ochotnicy jak najlepiej wyszkoleni. Życzę wam wielu wspaniałych, życzliwych ludzi wokół, którzy będą chcieli was wspierać i wam pomagać. We mnie zawsze będziecie mieć sojusznika, dopóki będę w stanie to robić. Na pewno będziecie mieć sojusznika panu generale, bo on najlepiej wie, jak ważna jest sprawna ochotnicza straż pożarna, która zazwyczaj jest pierwsza na różnych miejscach, różnych trudnych, ciężkich zdarzeń. Z czym pan będzie wracał do Wrocławia? Jakie wrażenia? Pełen uznania dla druhów, bo to, co zobaczyłem w Męcince, chciałbym, żeby wszędzie tak było, ale wiem, że to zaangażowanie jest u wszystkich druhów. Ochotnicza Straż Pożarna dzisiaj ma zdecydowanie ważniejszą rolę niż kiedykolwiek do tej pory. Mamy inne pożary dzisiaj, inne zagrożenia. Fakt, że jesteśmy już jako mieszkańcy rozproszeni, nie tylko w miastach, ale już chętniej osiadamy w gminach, tutaj na terenach okalających duże aglomeracje miejskie, dlatego Ochotnicza Straż Pożarna stoi na straży bezpieczeństwa i to menadżerskie takie podejście pana wójta w gminie Męcinka jest takim dowodem na doskonale funkcjonującą administrację samorządową, która we współpracy z administracją rządową przynosi nieprawdopodobne wyniki. Ja życzę wszystkiego najlepszego, jestem bardzo zadowolony, wręcz szczęśliwy, radośnie wracam jadę na następne zebranie do powiatu złotoryjskiego, gdzie też druhowie już czekają, ale gratuluję naprawdę. Jestem pełen nadziei, że mieszkańcy gminy Męcinka mogą czuć się bezpiecznie. Wysokie noty od komendanta wojewódzkiego, panie wójcie. Owocuje współpraca. Tak, rzeczywiście współpraca przynosi konkretne efekty. Wychodzimy z założenia jako mieszkańcy tej gminy, że wspólnie można więcej. I ta współpraca z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, ale również z przedstawicielami obecnych władz. Mam na myśli tutaj panią marszałek Elżbietę Witę, która nas tutaj wspiera na wielu płaszczyznach, w tym również i na tej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych mieszkańców, powoduje to, że dzisiaj mogliśmy usłyszeć te pochwały, mogliśmy usłyszeć tych dużo dobrych słów. Oczywiście bardzo ważnym aspektem jest ta współpraca, która pomiędzy samorządem gminy a przedstawicielami służb państwa. Mam tu na myśli Państwową Straż Pożarną, mam tu na myśli panią marszałek Sejmu jako drugą osobę w państwie, która już od wielu, wielu lat wspiera mieszkańców naszej gminy na różnych płaszczyznach, na różnych polach, w tym również i na tej płaszczyźnie, która ma zapewniać bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Tutaj słowa wyróżnienia chciałbym skierować szczególnie dla naszych strażaków ochotników, bo to tak naprawdę dzięki im zaangażowaniu, dzięki im poświęceniu, dzięki ich tak naprawdę pasji. Pasji, która nazywa się niesieniem pomocy dla innego człowieka, powoduje to, że my tutaj wszyscy, jako mieszkańcy tej gminy, możemy czuć się bezpieczniejsi. Prezes OSP Męcinka zadowolony. Dzisiaj wysokie noty w powiecie i w województwie. Nie wiem, czy to wysokie noty, po prostu to jest nasz poziom bycia, działania i nasz poziom zebrania strażackiego. Miło mi, jeżeli ktoś nas tak ocenił, że to są wysokie noty. Na zebraniu sporo młodych strażaków, młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jak to robicie, że tak chętnie przystępują do was? Strażacy młodzi sami przychodzą do nas, nie musimy ich się prosić, angażować ich, po prostu widzą działalność naszą, widzą zaangażowanie starszych, często swoich rodziców, braci, siostry i też z chęcią przychodzą do nas i chcą być strażakami, dlatego my się nimi też zajmujemy. Straż Męcińca wydaje się być doposażona. Czego wam życzyć w 2020? Strażacy
strażacy to cały czas mają jakieś potrzeby, po prostu zużywa się umundurowanie, zużywają się buty i sprzęt również też, ale też i czasami pojawia się jakiś nowoczesny, lepszej jakości, lżejszy sprzęt i tego sobie właśnie chcielibyśmy życzyć, żeby wymieniać, ciągle wymieniać najnowszy, na sprawniejszy, aby móc lepiej, szybciej i bardziej ludziom pomagać.